Szczęść Boże, Klaudia Antczak. Zapraszam na informacje dnia. Konflikt na Bliskim Wschodzie zaostrza się w niepokojącym tempie. Armia izraelska uderzyła w Liban. Premier Benjamin Netanyahu nie zgadza się na zawieszenie broni w Strefie Gazy. Wybuchy, ogień i dym to już codzienny widok w Strefie Gazy. Palestyńczycy pilnie potrzebują wody i żywności. W akcie desperacji napadają na magazyny z pomocą z ONZ. 4 takie centra musiały zostać z tego powodu zamknięte. Światowa Organizacja Zdrowia nie jest w stanie zapewnić pomocy potrzebującym. To katastrofa nakładająca się na katastrofę. Potrzeby zdrowotne gwałtownie rosną, a nasza zdolność do zaspokojenia tych potrzeb gwałtownie maleje. Strefa Gazy przed zaostrzeniem konfliktu była jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na Ziemi. Dziś niemalże połowa ludności została wysiedlona. Palestyńczycy muszą żyć w nieludzkich warunkach, w namiotach bez łazienki. Brakuje wszystkiego. Z pomocy, która przyszła z Egiptu, nie otrzymaliśmy nic. Jesteśmy tu w namiotach od 20 dni. Dostaliśmy tylko 2 kupony na żywność. Jak to ma wystarczyć dla wszystkich osób? Dostaliśmy tylko 2 kupony i nic poza tym. W tej wojnie najbardziej cierpią dzieci. Prawie 70% zgłoszonych ofiar śmiertelnych to dzieci i kobiety. Organizacja Save the Children podała wczoraj, że w ciągu zaledwie 3 tygodni w Gazie zginęło prawie 3200 dzieci. To przewyższa liczba dzieci zabijanych rocznie w strefach konfliktów na całym świecie od 2019 roku. Mimo tragicznej sytuacji Palestyńczyków, Izrael nie planuje zawieszenia broni w Strefie Gazy. Wezwania do zawieszenia broni to wezwania, by Izrael skapitulował przed Hamasem, skapitulował przed terrorem i barbarzyństwem. To się nie stanie. To jest czas wojny. A ta wojna nabiera tempa. Armia izraelska uderzyła w Hezbollah, libańską organizację powiązaną z Hamasem. To właśnie z Libanu w ostatnich dniach skierowane zostały rakiety na północną część Izraela. Po obu stronach konfliktu są już ofiary śmiertelne. Liberalno-lewicowa opozycja negocjuje umowę koalicyjną. Choć prezydent nie desygnował jeszcze kandydata na premiera, to Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica rozpoczęły podział stanowisk w nowym rządzie. Obecna opozycja przekonuje, że ma sejmową większość. Wspólnym kandydatem na premiera Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy jest Donald Tusk. Trwają prace nad umową koalicyjną i podziałem stanowisk, mówi poseł Arkadiusz Myrcha z PO. Zawsze ten diabeł tkwi w szczegółach, które w tej chwili są ustalane. Chcemy jak najlepiej wykorzystać ten czas do pierwszego posiedzenia Sejmu. To liderzy ugrupowań będą tego typu komunikaty wygłaszać. Nad porozumieniem pracują 2 zespoły. Jeden redaguje umowę o współpracy, drugi negocjuje podział obowiązków. W nim biorą udział liderzy opozycji. Dziś spotkali się w Warszawie. Wczoraj Robert Biedroń z Lewicy przekonywał, że wszystko jest ustalone i pozostało tylko przedstawienie porozumienia. Jeden z liderów Lewicy najwidoczniej się pospieszył. Na razie nie ma żadnych konkretów, podkreśla poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. Czyli rozmowy konsultacyjne, a nie rozmowy kończące. Myślę, że tak będzie, bo każda rozmowa to jest kolejny krok do przodu, to kolejny kompromis, więc liderzy lubią się ze sobą spotykać. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia przedstawił, jaką wizję podziału stanowisk ma Lewica. Oni mówią, no to też był wyjściowy pomysł Donalda Tuska, ale jak mówię, on jest elastyczny. My wszyscy jako wicepremierzy w rządzie u Donalda Tuska. My uważamy, że jednak ten werdykt wyborców jest trochę inny. Daje inną układankę odpowiedzialności i musimy to po prostu wydyskutować. Z tego wynika, że Trzecia Droga chce więcej. Ugrupowanie ma walczyć o fotel marszałka Sejmu. To kluczowa funkcja drugiej osoby w państwie, która będzie decydować o posiedzeniach i ustawach rozpatrywanych przez Izbę, co będzie ważne w pierwszych tygodniach rządów. Zwraca uwagę politolog profesor Małgorzata Myśliwiec. To, kto ostatecznie otrzyma taką pozycję, będzie pokazywało wagę danej formacji w negocjacjach rządowych. No i oczywiście wiemy doskonale, że tutaj mamy 2 postaci, które bardzo są zainteresowane tym urzędem. Z jednej strony jest to Szymon Hołownia, z drugiej strony jest to Władysław Kosiniak-Kamysz. Nieoficjalnie o fotel marszałka Izby walczą też Włodzimierz Czarzasty z Lewicy i Borys Budka z PO. Partia Donalda Tuska, która zdobyła największe poparcie po PiS-ie, chce, zdaniem mediów, przejąć stery najważniejszych resortów. Minister
Ministerstwa Obrony, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości. Trzecia droga ma ubiegać się o resorty odpowiedzialne za gospodarkę i fotel wicepremiera. Lewica z kolei chciałaby zająć się edukacją, cyfryzacją i mieszkalnictwem. Żadne decyzje dotąd nie zapadły. Mimo że opozycja deklaruje od dawna chęć do współrządzenia, to dotąd nie podzieliła nawet ról, podkreśla poseł Waldemar Andzel z Prawa i Sprawiedliwości. To jest tylko przedsmak tego, że nas czekają tam olbrzymie spory po ich stronie. Może się okazać, że żadnego rządu oni nie powołają. Podobnie jest z umową koalicyjną, choć opozycja twierdzi, że jest dogadana. Były premier, a obecnie senator elekt trzeciej drogi Waldemar Pawlak twierdzi, że porozumienie będzie, ale potrzeba jeszcze czasu i poufności. Wymagają tego negocjacje, żeby można było z niektórych postulatów ustąpić. To trzeba zachować tutaj taki charakter właśnie rozmów. Prezydent Andrzej Duda po zeszłotygodniowych konsultacjach podkreślał, że opozycja nie ma umowy i nie podzieliła jeszcze stanowisk. Niewykluczone, że jeśli uda się wypracować porozumienie, głowa państwa jeszcze raz spotka się z politykami, informuje minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Pałac jest na pewno otwarty i takie zaproszenie, jeżeli będzie taka wola, na pewno ze strony pana prezydenta będzie skierowane. 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu. Wówczas zostanie wybrany marszałek Izby. Media spekulują, że jeśli wówczas liberalno-lewicowa opozycja udowodni, iż ma większość i powoła swojego marszałka, to prezydent może jej powierzyć misję utworzenia nowego rządu. Do Sądu Najwyższego nadal wpływają protesty wyborcze i referendalne dotyczące łamania prawa podczas wyborów parlamentarnych. Choć od wyborów minęło już 15 dni, na jaw wychodzą kolejne sytuacje łamania prawa wyborczego bądź ciszy wyborczej. W zeszłą środę minął czas na nadsyłanie ich do Sądu Najwyższego. Pomimo tego skargi dotyczące wyborów i referendum nadsyłane są pocztą. Protesty te najczęściej dotyczą niewłaściwego zachowania członków okręgów wyborczych. Jednym z obowiązków zasiadających w komisji wyborczej było wylegitymowanie wyborcy i wręczenie mu 3 kart do głosowania. Problem pojawił się w momencie, gdy członek komisji pytał na przykład, czy wręczać kartę referendalną, czego nie wolno było mu robić. Zgłoszono nam sytuacje, w których członkowie komisji pytali wyborców, czy oprócz kart do głosowania na kandydatów do Sejmu i Senatu, chcą także otrzymać kartę do głosowania w referendum. Takich i innych przypadków zachowań naruszających prawo spłynęło blisko 1800. Po rozpatrzeniu wszystkich skarg Sąd Najwyższy ma nie więcej niż 90 dni na określenie ważności wyborów. Natomiast uchwałę w sprawie ważności referendum Sąd Najwyższy musi ogłosić nie później niż 60 dni po ogłoszonych wynikach referendum. Muzeum Armii Krajowej w Krakowie wzbogaciło się o kolejne eksponaty. Do zbiorów trafiły pamiątki po generale Auguście Fieldorfie, pseudonim Nil. August Fieldorf walczył o niepodległość Polski. Uczestniczył m.in. w kampanii wileńskiej, wyprawie kijowskiej i w kampanii polskiej w 1939 roku. Był także dowódcą kierownictwa dywersji Armii Krajowej. Zajmował się wówczas odbijaniem więźniów, przeprowadzaniem akcji odwetowych na funkcjonariuszach SS, gestapo i policji. Do zbiorów Muzeum Armii Krajowej w Krakowie trafiły właśnie niezwykłe pamiątki po generale. Wśród nich wspomnienia zapisane przez jego żonę Janinę, kasety z nagraniami, na których opowiada o swoim mężu, a nawet rodzinny młynek do kawy. Otrzymujemy niezwykły dar, pamiątki po nim i myślę, że możemy powiedzieć, że te pamiątki trafiają do jego domu, bo to muzeum jest jego domem, nie z racji tylko nazwy, ale też miejsca. To kilkaset metrów stąd generał przyszedł na świat. W uroczystym przekazaniu pamiątek uczestniczyli krewni generała. To jest pierwsza taka okazja, pierwszy moment, w którym czuję, że ta pamięć o moim pradziadku jest wskrzesana i rozpowszechniana po całym kraju. Nie spodziewałem się, że dojdzie do tego momentu. Komunistyczna bezpieka przez lata pilnowała, by pamięć o bohaterach tamtych dni była zacierana. Muzeum, takie jak to w Krakowie, ma pełnić funkcję edukacyjną. My takiej działalności będziemy oczekiwać, będziemy tą działalność, panie dyrektorze, bardzo, bardzo wspierać. Działalność nie taką, której się czeka na to, że młodzież do nas przyjdzie i my będziemy młodzież
zaznajamiać z tym, co kiedyś było, z całą historią Armii Krajowej, ale żeby też to muzeum wychodziło na zewnątrz. August Fieldorf został aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. Później przeniesiono go do więzienia przy ulicy Rakowieckiej. Tam poprzez tortury próbowano wymusić na nim współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. 24 lutego 1953 roku został powieszony, a jego ciało pochowano w nieznanym miejscu. Dziś pożegnamy profesor Wandę Pułtawską, obrońcę życia, przyjaciółkę świętego Jana Pawła II. W 2016 roku została odznaczona Orderem Orła Białego. Profesor Wanda Pułtawska z odwagą stawała w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Obronić życie powinien każdy człowiek. Była przyjaciółką Karola Wojtyły, często go wspominała i cytowała. Ojciec Święty nazywał tę cywilizację aktualną cywilizacją nienawiści i śmierci i chciał ją zmienić na cywilizację miłości i życia. O to chodzi. Wanda Pułtawska żyła Ewangelią i nauczaniem wielkiego świętego Jana Pawła II, mówi działacz pro-life Marcin Jakub. Była obok, myślę, między innymi kardynała, późniejszego ojca świętego Józefa Ratzingera, Benedykta XVI. Obok niego pozostawała tym, uważam, że jednym z największych depozytariuszy tego dziedzictwa Jana Pawła II, nieustannie o nim przypominając. Dziś mamy moralny obowiązek, żeby jej nie zapomnieć tego, co robiła, ale też tego, co przekazywała, podkreśla ksiądz dr Jan Uchwat. Wiarę w Jezusa Chrystusa, antropologię chrześcijańską, antropologię adekwatną, jak piękny jest człowiek, jaką wielką godność ma człowiek, jak wielką godność ma małżeństwo i rodzina. Msza święta żałobna sprawowana będzie o godzinie 13 w Bazylice Mariackiej w Krakowie. O godzinie 16 zostanie pochowana na cmentarzu salwatorskim. W uroczystościach pogrzebowych weźmie udział prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą. W tym wydaniu to już wszystko. Kolejne po godzinie 12. Zapraszam.